Cześć, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Asy Pancerne. Dzisiaj, słuchajcie, jeden z moich widzów, z którym od czasu do czasu mam przyjemność grać w czołgi, czyli Gregory, który dzisiaj pokaże nam ósemeczkę i swoją bardzo, ale to bardzo fajną bitwę na VC 100. No, wiecie, jeden z mega ciężkich czołgów niemieckich, naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i czołg, który w tej bitwie naprawdę, ale to naprawdę odmieni losy całej potyczki. Zobaczycie, bo działo się będzie, słuchajcie, bardzo dużo i bitwa będzie ciekawiutka i bardzo, bardzo, słuchajcie, fajna. Troszkę może przewiniemy. O, dobra. I ruszamy. Początek, słuchajcie, taki troszkę standardowy. Na początku zacząłem oglądać tą bitwę i się tak zdziwiłem, bo tak pierwszy, drugi, trzeci strzał i tak naprawdę no nic się nie dzieje, tak? Damage'a nie ma. Trochę spoileruję wam bitwę, ale tutaj będzie kilka strzałów, no takich, które są, bo się pojawił przeciwnik, ale damage'a z tego, słuchajcie, nie będzie. Potem jakieś rykoszety, potem jakieś odbicie pancerza, potem jakieś gąski, tak mówię, kurczę, jak Gregory tą ilość damage'a zrobił. Ale kurczę, jak się okaże, wszystko jest możliwe. Oczywiście, podobnie jak czasem w bitwie Kuby, którą pokazywałem, tak? Czasem to jest więcej nieudolności przeciwników niż, a raczej wykorzystanie błędów przeciwników. I to tak troszkę było, bo będzie moment, że Gregory będzie po prostu otoczony przez przeciwników. Ale to sami zobaczycie. Póki co zobaczcie. Tutaj ładnie zgamy na pancerz. Kontujemy pancerz, kontujemy wieżę, chowamy garnek. I co? I będziemy strzelać. Kilka strzałów. Jak najbardziej będzie na czerwonym, ja bym nie strzelał, ale będą te strzały na pomarańczku, będą te strzały, gdzie tutaj Gregory patrzył w tą stronę, żeby skontować pancerz. Ja bym o tym oczywiście nie pomyślał, bo jestem jeszcze noobem, ale tutaj też widać, że po strzale, jak mamy przeładowanie, no, na zielonym i rykoszet, pięknie, jak mamy przeładowanie, Gregory odwraca wieżę. Ja bym to się inaczej ustawił i bym już, kurczę, dostawał buły, a tutaj bardzo mądrze gramy. Znowu RNG jakoś nie lubi Gregorego. Dwa strzały na zielono, w garneczek i oczywiście, co? Oczywiście nie ma trafienia. No ale czasem tak jest. No to nie jest snajper, to jest czołg pierwszej linii. No tutaj był strzał na czerwonym. Ja bym nie strzelał, ja bym pewnie załadował Golda. Ale widzicie, tutaj trochę Gregory patrzy w boczek, tak żeby skontować pancerzyk. No ja takich niuansów niestety nie stosuję. Może dlatego tak szybko ginę. A Gregory ma dużo lepsze staty ode mnie. No kolejny strzał. Nie wiem, czy było sens w to T3-2 strzelać Gregory. Tak między nami i między tymi 20 osobami, które to zobaczą. Chyba nie było sensu. Może Golda załadować. Albo chociaż hek, jak nie chciałeś Golda. Bo to takie trochę strzelanie w czerwone w wieże. Te 3-2, takie słabe. Ale co ja tam się mądrzę? Polak jest mądry po szkodzie, prawda? A ty zdobyłeś taki wynik, jakiego ja nie zdobywam nigdy, więc może nie będę się mądrzył, tylko oglądał. Mało uszkodzenia, to chyba jest stokowe działo jeszcze. Bo tutaj Gregory zobaczył, że nie ma w co strzelać, nie ma bicia na nic, więc się po prostu przestawia. No mądrze. Widzisz, że tutaj przeciwnicy puszują troszkę z tej strony. Są tutaj troszkę miększe czołgi, jak IS na przykład. Więc trzeba, myślę, z tego korzystać.
O, proszę, Polska Mod 4-5 TP strzelił naszego Kregorego, ale co z tego? Co z tego będzie? Raczej nic. I znowu kontowanko. Ustawiamy się tutaj przodem, żeby nie był widoczny. No, trzeba mieć do tego łeb. No, ja nie mam do tego łba. Dwa postrzały w... No, słuchajcie, jakby ktoś do tej pory oglądał bitwę, to mówił, a ten Gregory jakiś słaby jest. Tyle pocisków oddała, tylko Bóg dostaje za free. Ale to się zaraz skończy. To się zaraz skończy. Został wykryty komet. Komet, który cwaniaczy. Komet, który cwaniaczy. Wyjeżdża, spotuje i co? I dostaje przez murek bułeczkę jedną, drugą, trzecią. Oczywiście, no, komet nie ma penetracji. To jest jednak taki czołg jak ten przebić od frontu. To trzeba mieć sporą penetrację. Tutaj strzał trochę na pamięć. Tam, gdzie powinien być czołg. Świetny strzał. Super, super, super sprawa. Ja bym tych strzałów kometa nie oddawał, bo go było za bardzo, za mało widać. Ale widać, że Gregory nie gra w WOTA pierwszy raz. Tutaj widać, że już nam przeciwnicy kapują. Więc chcemy zdekapować. Strzelamy znowu pewnie na oko. Ale tutaj chyba nie było bicia. Ale czasem lepiej, słuchajcie, zaryzykować taką peskę sprzedać. Teraz, no i sik bokiem, no ojojoj, ojojoj. Jeszcze z uszkodzeniem pewno szedła morak albo zbiornik paliwa. Tylko go wysadzić, słuchajcie. I teraz przeciwnicy kapują. A powinni chyba nas objeżdżać, tak mi się wydaje. No tutaj patrzcie, przeciwnicy są tutaj wszyscy sfokusowani na strzelanie do przodu. Jakby ten super helikopter, który pojechał od tyłu, to mógłby tutaj w tyłeczek walić. A Gregory zaczyna swój festiwal damage'a. Już mamy 1200, słuchajcie. I przeciwnicy zaczynają się bardzo, bardzo niebezpiecznie do nas zbliżać. No tutaj trochę się Gregory wpycha nieładnie, ale z drugiej strony, sorry chłopaki, ale to on ma pancerz. On ma pancerz tutaj, więc może jego kontowanie jest tutaj wskazane, bo jest to twardszy pancerz i lepszy czołg. No, widać, kontowanko jest piękne. I teraz będzie punktowanie. Strzał za strzał. No tam T32 już nie gra na wieżę, więc nie jest takie groźne. W korpus tutaj wchodzi, patrzcie, jak w masełko. Co teraz? Co teraz? Słuchajcie. O, i Tiger się wychylił i dostał bułeczkę. Zaraz go chyba nie będzie. Bo celujemy w niego ciągle. T29 też, no ale już T29 na wieżę jest groźne. T29 grający na korpus. To już nie jest groźny przeciwnik. I zobaczcie, robi się 6-9. A za chwilę będzie jeszcze gorzej. No przeciwnicy. Po co ten super Hellcat tam kapuje? Ja tego nie kumam. No chyba, że ma jakąś misję osobistą. Tutaj teraz Gregory się mądrze kontuje i teraz się wszyscy od niego odbijają. On tylko tutaj sobie wyjeżdża. Ładny kącik. Pyk, pyk, pyk. I patrzcie. T32 się wychyliło znowu. I dostało bułeczkę. Oczywiście nie grało na wieżę, bo w tej pozycji już nie gra na wieżę, tylko wyjeżdża. No i teraz, słuchajcie, robi się masakra. Bo mamy 7 do 12. Parcie przeciwników. Ile ciężkich czołgów. No i co mądry gracz teraz zrobi, wiedząc, że ma jeden z twardszych czołgów na tym tierze. Co ma Gregory słabe? Co ma Gregory słabe? Tył oczywiście, no. Tył ma słaby, więc jak tam sobie zabijemy jednego takiego przeciwnika, to po prostu się schowamy. I teraz to Gregory będzie robił. Będzie po prostu kitrał tyłek, że tak powiem. Tutaj gryzka nie weszło, ale no, robimy chyba tylko to, co możemy zrobić w takiej sytuacji, czyli chowamy się, żeby schować nasz pancerz, jego wrażliwe elementy. Nie rozumiem do końca, czemu przeciwnicy nie objeżdżają, tylko się strzelają od frontu. Ale dla Gregorego to lepiej. Mamy już prawie 3000 damage'a. Jeszcze sześciu przeciwników, którzy...
będą chcieli po nas wyjechać, słuchajcie. Słuchajcie, wracam, chwila z córeczką i bitwa. No, Gregory, jak widzicie, chowa się i czeka tylko, aż będą przeciwnicy wyjeżdżali. A co robią przeciwnicy? No, wyjeżdżają Gregoremu pod lufą, tutaj cierpliwie czeka. Wiecie, nie ma co się tutaj, nie ma co się tutaj teraz wydziwiać i kombinować, trzeba czekać. A przeciwnicy, no, nie trafiają w dolną płytę, ciężko przebić taki czołg, trzeba go objechać, a oni będąc w dwóch, trzech, w czterech, w pięciu, w sześciu, nie kumam co robią, ale nie robią nic mądrego. Na szczęście teraz jednym graczem jest Gregory, który po prostu grzecznie punktuje. Po cholerę, przepraszam, te czołgi, szczególnie te 2-9 na full HP tutaj stoją, przecież trzeba objechać. 65 TP też wyjeżdża na ogrysku. Po co? Po co? Ja tego nie rozumiem. O, i dobrze, widzicie? Przeciwnik z przodu nie jest groźny. Przeciwnik z boku jest groźny, więc Gregory odpuścił Black Prince'a, który wyjeżdżał. Bo lepiej celować w tych, którzy są groźniejsi. Bok mamy miększy. Front mamy w luj twardy, więc 3700 i już się sytuacja wyrównuje. Podjedziemy, skontrujemy jeszcze pancerz, naprawdę możemy łowić, szczególnie jak przeciwnik nie ma przeciwków goldowych, a wiemy, że nie ma. I z sytuacji 12-7 zrobiło się 2-2 i mamy już 4 fragi. Oczywiście celujemy w korpus, nie we wieże, panie Gregory, nie we wieże. Oczywiście skleić się można, żeby tak, ale no czemu ty, Black Prince'ie? Co ty robisz? Gdzie ty strzelałeś? No kolejny przeciwnik, który odbija 3 pociski. Już powinno nie być Gregorego. Nie wiem, w co on strzelał, ale mógł strzelać tutaj we włas z tyłu wieży. Mógł strzelać w silnik. Ja nie wiem, gdzie on strzelał. Ja nie wiem, ale wiem jedno. 4000 damage'a. 5 fragów. I naprawdę imponująca bitewka. Gregory, gratuluję ci. Twoja fałka spisała się wzorowo. Mam jeszcze jedną tablicę, więc ją wam zaraz pokażę. Już wam ją pokazuję. Mamy masę medali. No, zdjęcie robię na tosterem, to podobnie jak u mnie live'y. Są też nagrywane tosterem. Masę medali, masa odznak. 70 tysięcy zarobku. A pocisków goldowych praktycznie nie używaliśmy, chociaż uważam, że na ten T29, na T32 powinieneś golda używać, ale to jest twoja decyzja. Masę fragów. Exp po prostu kosmiczny. Na pewno Gregory był, jeżeli chodzi o doświadczenie z drużyny, był najlepszy. Zagrałeś naprawdę pro gracz WOTA. Gratuluję ci bardzo i do zobaczenia na następnym odcinku, który będzie niespodzianką, bo to będę ja. Jak mnie znacie, to wiecie, na jakim rodzaju czołgów mogę mieć dobrą bitwę, więc to będzie tak, to bać się będzie to, wasza ulubiona klasa pojazdów. Wasza, czyli Kuby, bo Kuba najbardziej lubi grać tą klasą czołgów i już nieraz Kubuś to nam przecież mówił. Także do zobaczenia, cześć.